Witam serdecznie. W imieniu naszym danym nam przez Boga, w imieniu Jezusa Chrystusa. W tym imieniu jest wszystko i dzisiaj też chciałbym o tym troszeczkę mówić. Zanim jednak przejdę, to tak po raz kolejny sobie uświadomiłem, jak szybko płynie czas. Niedawno tu byłem, te liście były zielone, a już są żółte, a za chwileczkę ich nie będzie. Więc to mi uświadamia, jak szybko czas płynie. Jest takie złudzenie, wydaje nam się, że to biegnie powoli, ale życie człowieka jest krótkie. Tak mówi Biblia i ja już znaczącą część przeżyłem i się podpisuję pod tą prawdą. Drodzy, dzisiaj chciałbym dzielić się Słowem Bożym, myślę, czymś ważnym, czymś kluczowym, jeśli chodzi o zwycięskie życie chrześcijańskie. Pozwólcie, że rozpocznę od pewnej historii, dramatycznej historii, która miała miejsce z 14 na 15 lutego 1935 roku, a więc jest to historia dosyć dawna, ale kiedy ją poznałem, to nie powiem, że było mi do śmiechu, zasmuciło mnie. Starałem się wejść w dramat tych ludzi. A mowa o czterech osobach, dwóch młodych mężczyzn i dwie kobiety ruszyło forsownym marszem z Pilska i usiłowało, wędrując nocą przy wzmagającej się wichurze, a to był luty i śnieżycy, dotrzeć do schroniska pod Diablakiem na Babiej Górze. To schronisko obecnie już nie istnieje, tam są tylko gruzy, ale kiedyś przed wojną to schronisko było. Niestety ich plan się nie powiódł. Następnego dnia znaleziono ich martwych i co ciekawe, nieopodal schroniska. Byli tak blisko celu. Pomyślałem sobie, byli tak blisko celu. Tak niewiele brakowało, aby znaleźli schronienie i mogli żyć dalej. Ale niestety przygoda dla nich skończyła się dramatycznie. Jest to jedna z wielu, myślę, dramatycznych historii na ziemi. Ale taką naprawdę wstrząsającą jest historia opisana w Pięcioksięgu. A mam na myśli wyjście narodu izraelskiego z Egiptu. Wierny i łaskawy Bóg powołuje sobie Mojżesza, aby zrealizować obietnicę, którą dał 430 lat wcześniej Abrahamowi, Izakowi, Jakubowi. I posyła go, aby wyprowadzić naród izraelski z Egiptu i przeprowadzić go do ziemi, którą obiecał dać jego potomkom, czy ich potomkom. W drugiej Mojżeszowej, 33 rozdział, pierwszy werset, drugi i trzeci czytamy. Potem rzekł Pan do Mojżesza, idź, rusz stąd ty i lud, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej do ziemi, którą pod przysięgę obiecałem Abrahamowi, Izakowi i Jakubowi, mówiąc, dam ją potomstwu Twemu. I trzeci werset powiada, rusz do ziemi opływającej w mleko i miód. Wspaniała historia. Zaczyna się naprawdę wspaniale. Bóg przeznaczył dla nich, uważam, bardzo dobry kawałek ziemi. Ziemi, która miała zaspokajać ich potrzeby. Ziemia, która miała dać im poczucie bezpieczeństwa. Musimy pamiętać, że Izrael, będąc w Egipcie, żył w czymś w rodzaju obozu pracy. Nie mieli żadnych praw. Celem Egipcjan było właściwie wyniszczanie tego narodu poprzez pracę, poprzez głód. Znamy historię urodzenia Mojżesza. Nie było problemu wydania nakazu, żeby zabić wszystkich maleńkich chłopców. Żaden problem. I oto dostają wspaniałą obietnicę i wyruszają. Rozpoczyna się historia pełna niewiarygodnych wydarzeń. Po szeregu plag egipskich, bo oczywiście faraon nie do końca utożsamiał się z tym pomysłem, następuje uwolnienie narodu izraelskiego. Potem możemy czytać o przejściu przez Morze Czerwone. W cudowny sposób przeszli na drugą stronę. Wędrówka po pustyni. Ktoś wyliczył, że tak naprawdę z ziemi Goszen do ziemi obiecanej to jest maksimum przy tej ilości ludzi 3 miesiące
wędrówki. Ale mówią, że gdyby się spieli, to byliby w stanie również to zrobić w ciągu 3 tygodni. Więc od miesiąca do 3 miesięcy ta wędrówka powinna była trwać. Docierają do granic ziemi obiecanej. Bóg posyła 12 zwiadowców. Mówi, idźcie i zobaczcie, czy to jest to, co wam obiecałem. I poszli. I pewnie większość z was, a może wszyscy znacie tą historię, jak 12 wróciło i 10 oczywiście było zadziwionych tym, co zobaczyli, ale nie wierzyli, że mogą posiąść tą ziemię. Tylko Kaleb i Jozue stali na fundamencie wiary i powiedzieli, Bóg nam to dał. Następuje powrót. Niewiara, bunt, a potem Boży sąd. W Hebrajczyków, w liście do Hebrajczyków, 3 rozdział, 17 werset i dalej czytamy. Do kogo to miał wstręt przez 40 lat? Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? A komu to przysiągł, że nie wejdą do odpocznienia Jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Wszystko było. Bóg im wszystko dał. Jeden czynnik, który spowodował, że nie weszli, to była ich niewiara. Około 600 tysięcy mężczyzn, nie pomyliłem się, około 600 tysięcy mężczyzn, którzy opuścili Egipt, było blisko celu wejścia do ziemi obiecanej. Wyobrażacie sobie wejść, wszystko gotowe. Domy, ogrody, winnice, pola, rzeki, wszystko przygotowane do przejęcia. Tam nie wchodzili z siekierami karczować lasy i wyrywać korzenie, żeby cokolwiek rosło. Tam wszystko było przygotowane. Ziemia mlekiem i miodem płynąca. Byli tak blisko celu, a jednak nie weszli do ziemi obiecanej. Ich ciała, jak mówi Boże Słowo, zasłały pustynię. 40 lat Pan Bóg usuwał spośród tego ludu niewiarę. I tak puściłem trochę wodze fantazji, bo gdzieś tam pewnie od 14 roku życia chłopcy weszli do ziemi obiecanej, czyli przez te 40 lat chodzili, może trochę też starsi, ale tak przypuszczam, że najstarsi, którzy byli, to mieli koło 50 parę lat. 40 lat jako dzieciaki zaczęli chodzić po pustyni i przez 40 lat chodzili. I w ten sposób Bóg ich przygotował do wejścia do ziemi obiecanej. Jest to piękna historia, bolesna historia, ale kiedy ją czytam, za każdym razem, kiedy się nad nią pochylam, zadaję sobie pytanie, jakie znaczenie ta historia ma dla nas dzisiaj. Czy w ogóle ma jakieś znaczenie? Może to jest taka kronika, którą należy przeczytać, powiedzieć, okej, no zawiedli chłopaki, no to dostali za swoje, ale cóż ja mam z tym wspólnego? Drodzy, otwórzmy sobie list do Hebrajczyków, 4 rozdział, od 8 do 11 wersetu, bo on jakby otwiera spojrzenie na to wydarzenie. Czytamy tak. Gdyby bowiem Jozue wprowadził ich do odpocznienia, nie mówiłby Bóg później o innym dniu. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg odpoczął od swoich. Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. A więc jest jakiś związek. Tamta historia jest obrazem, jest przykładem dla nas, jak nie postępować wobec Boga i wobec Jego obietnic. Ta historia również jest pewnego rodzaju obrazem, zapowiedzią innego odpocznienia. Tak jak baranek paschalny,
którzy Izraelici zjedli, upiekli, zjedli w tą noc, kiedy wychodzili, ktoś może powiedzieć, no, najedli się przed podróżą. Ale sami wiemy, że ten baranek był obrazem, zapowiedzią czegoś wielkiego. Zbawienia w Jezusie Chrystusie. Podobnie to wejście, czy nie wejście do ziemi obiecanej, którą Bóg im dał, jest pewnego rodzaju obrazem dla nas dzisiaj. Abyśmy wyciągnęli pewne wnioski i zrozumieli Bożą ideę i Boże pragnienie wobec Twojego i mojego życia. Gdyby bowiem Jozue wprowadził ich do odpocznienia, nie mówiłby Bóg o innym dniu. A przecież jest napisane, starajmy się tedy, starajmy się my usilnie wejść do owego odpocznienia. Czym jest to odpocznienie, o którym mówi Nowy Testament? O co tutaj chodzi? O jakie odpocznienie chodzi? Drodzy, pozwólcie, że użyję pewnej ilustracji, pewnej historii. Pewien człowiek, pewien mężczyzna miał rodzinę, miał kilkoro dzieci, pochodził z biednej rodziny, miał żonę i mieszkał sobie gdzieś tam w takiej starej kamienicy już rozpadającej się na poddaszu. Nie było go stać na zakup sobie pięknego nowego mieszkania. Pochodził z biednej rodziny. W zasadzie wychowywała go matka, bo ojciec, kiedy się urodził, po prostu nie, mama z ojcem nie mogli się porozumieć, więc on gdzieś wyjechał sobie daleko. Nie miał z nim kontaktu. Starał się żyć najlepiej jak potrafił, pracował, dbał, ale to mieszkanie nie było najlepsze. Latem gorąco, duszno, zimą zimno, grzyb, łazienka czy toaleta na korytarzu. Pewnego dnia odwiedził go człowiek, który przedstawił się, że jest jego ojcem i wręczył mu akt notarialny zakupionego dla niego pięknego nowego mieszkania w ekskluzywnej dzielnicy. Co syn musi zrobić, patrząc na tą historię, aby posiąść to mieszkanie? Musi uczynić dwie rzeczy. Po pierwsze, musi przyjąć od ojca to mieszkanie. Mógł się unieść ambicją, powiedzieć, wiesz co, nie znam cię człowieku, może jesteś moim ojcem, może nie. Nie chcę od ciebie nic. A więc pierwsza rzecz, musi przyjąć. Musi utożsamić i powiedzieć, tak, to jest mój ojciec. Co prawda go nie było przez całe moje życie, ale teraz się pojawia i chce mi to wynagrodzić. Chce mi dać, ofiarować coś, co bardzo potrzebuje. I druga rzecz, którą musi zrobić, bo mógłby przyjąć, położyć na półkę i powiedzieć sobie, no, fajny dowcip, tak? Musi się wprowadzić. Wyprowadzić z tego starego mieszkania i wprowadzić do nowego. Nie potrzebuje ciężko pracować i oszczędzać, aby spłacić ojcu to mieszkanie, ponieważ to mieszkanie jest darem od niego. Po prostu on kupił dla niego. Chciał mu je ofiarować. A więc wystarczy odebrać klucze od administratora i się wprowadzić i cieszyć się nowym mieszkaniem. Drodzy, mając na uwadze tą historię, przeczytajmy teraz pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, 30 werset. Jest to bardzo głęboki, bardzo ważny. Wszystkie są ważne, ale ten otwiera, jakby jest takim kluczem do zrozumienia pewnych rzeczy. Apostoł Paweł tak oto napisał. Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla was mądrością od Boga, sprawiedliwością, poświęceniem i odkupieniem. Przez wiele lat tak prześlizgałem się przez ten fragment, aż któregoś dnia Bóg powiedział, pomyśl nad tym, przyjrzyj się temu bliżej. Ten fragment to jest taki duchowy akt notarialny od naszego kochanego Ojca w niebie. Duchowy akt notarialny od naszego Ojca w niebie. Ale wy, jest napisane, o kim tu mowa? O mnie i o tobie.
o każdym z nas, kto narodził się na nowo. Dla Boga nie jest problemem wielodzietność, tak? Ma ich miliardy i to mu nie przeszkadza i każdego z nas jest w stanie ubłogosławić. Dzięki niemu czytamy dalej, czyli komu? Dzięki Bogu Ojcu. Jesteście w Chrystusie Jezusie. Jesteście w Chrystusie Jezusie. To bycie w Chrystusie jest darem od Ojca. Tego nie kupisz. Na to sobie nie zasłużysz. W żaden sposób nie możesz. To jest akt Bożej woli. To On zdecydował, że ty i ja będziemy w Jezusie Chrystusie. Że będziemy w Nim ukryci. Że wraz z Nim umrzemy i wraz z Nim zmartwychwstaniemy. Że wszystko, co się wydarzyło z Jezusem na tej ziemi, będzie dotyczyć ciebie i mnie. Słowo Boże powiada, jesteście w Chrystusie Jezusie. Mamy tutaj stwierdzenie faktu. Czegoś, co jest, nie czegoś, co powinno być. Tu nie jest napisane, że kiedyś będziecie, albo starajcie się być. Tu jest jasno napisane, że jesteśmy. Drodzy, mam swoje mieszkanie. Kiedyś kupiłem, mam swój akt notarialny. Jest to własność wydzielona, więc to jest własność mojej żony i moja. I wchodząc do mieszkania, nigdy się nie zastanawiam, czy ono jest moje. Bo wiem. Nie pytam się, czy to jest moje, a może nie jest moje, może tylko tak czuję, może źle czuję, może tylko tak widzę, może źle widzę. Rozumiecie, o co chodzi? Że w tym świecie materialnym nie mamy żadnych problemów. Dlaczego mam taką stuprocentową pewność? Mam akt notarialny. Mam dokument. Mogę powiedzieć, mam na piśmie to potwierdzone, że to jest moje i mojej żony. I nikt nie może mi tego zabrać. To jest moje. Może dzieci nasze kiedyś podzielą się tym mieszkaniem, kiedy już nas nie będzie, ale póki co jest moje, jest nasze, jest moje i mojej żony. Jesteśmy współwłaścicielami tego mieszkania. Nie wiem, czy rozumiecie, co chciałem przekazać. W sferze materialnej bardzo pięknie się poruszamy, rozumiemy pewne zasady. Ale pomyślcie sobie, o ileś bardziej wartościowe jest Słowo Boże. Niebo i ziemia przeminą, powiedział Pan Jezus, ale moje słowo nie przeminie. A więc jeśli Bóg mówi w swoim słowie, że jesteśmy w Chrystusie, to jesteśmy, bez względu na to, jak się czujesz. Bez względu na to, co przeżywasz. Może miałeś wczoraj bardzo zły dzień, może wydarzyło się w twoim życiu, czego się wstydzisz. I zastanawiałeś się rano, czy przyjść w ogóle przed Boże oblicze, spojrzeć braciom i siostrom w oczy. No takie coś mi się wydarzyło. Mam oczywiście na myśli jakiś grzech. Ale to nie zmienia faktu. Tam nie jest napisane, że jak będziesz dobry, miły, uprzejmy, to będziesz w Chrystusie. Tam jest stwierdzenie faktu. Każdy człowiek, każdy, kto narodził się na nowo, jest w Chrystusie. Bez względu na to, co czujemy. Jesteśmy. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas sprawiedliwością. Który stał się dla nas sprawiedliwością. Tam zostały wymienione takie cztery aspekty. Mądrością, sprawiedliwością, poświęceniem i odkupieniem. Dzisiaj nie chciałbym wchodzić w szczegóły tych czterech, ale tak na szybciutko przyjrzyjmy się na przykład tej sprawiedliwości. Co to oznacza, że Jezus stał się moją sprawiedliwością? Jestem w Nim i dlatego Jezus stał się moją sprawiedliwością. Pamiętam, kiedy jako grzesznik
przyszedłem do Boga, jest to historia ponad prawie chyba 40 lat, i prosiłem Go, czytałem wtedy Biblię i Duch Święty pokazał mi, jakim naprawdę jestem człowiekiem. I pamiętam, jak dzisiaj uklęknąłem, łzy się lały po policzkach. Było mi przykro, bo wydawało mi się, że jestem całkiem fajny facet, a tu się okazuje, że jednak nie, że moje życie było napiętnowane grzechem, pychą, zarozumialstwem, głupotą. I tak klęcząc zawołałem do Boga, prosząc Go, aby przebaczył moje grzechy. I tego wieczoru narodziłem się na nowo. To był najpiękniejszy wieczór mojego życia. Jeden z najpiękniejszych, bo miałem jeszcze kilka innych, ale myślę, że ten był najpiękniejszy. I tego wieczoru Jezus Chrystus stał się moją sprawiedliwością. Jezus Chrystus stał się moją sprawiedliwością. Kiedy wstałem z kolan, wszystkie moje grzechy zostały mi przebaczone. Gdybym to miał opisać, to tak jakby Bóg nałożył na mnie biały płaszcz. Byłem sprawiedliwy, stałem się sprawiedliwy. I tak jest do dzisiaj. Bóg nie uzależnia mojej sprawiedliwości od tego, co ja czynię, bo nie zawsze postępuję dobrze. Czasami zdarzają się rzeczy, których nie chcemy. Pragnę podobać się Bogu, jak myśli każdy z was, ale nasze życie niesie różne sytuacje, a Biblia też mówi o pułapkach, które diabeł zostawia. Czasami nasza nieuwaga powoduje, że wpadamy w coś i potem się budzimy, że jest inaczej niż myśleliśmy. Ale dzięki Bogu za to, że moja sprawiedliwość nie ode mnie pochodzi. Że moja sprawiedliwość pochodzi od Boga w Chrystusie. To On jest moją sprawiedliwością. I ilekroć patrzę na krzyż, mówię sobie, to jest moje usprawiedliwienie. Tam, ta przelana na krzyżu krew jest zadośćuczynieniem każdego mojego grzechu. I myślę, że w Twoim przypadku nie jest inaczej. Ale czasami diabeł nas wybija z tej pozycji i zaczyna nas punktować. No widzisz? I zaczynamy ciężko pracować. Przechodzimy na tory sprawiedliwości z uczynków. No muszę to poprawić, Boże. No ja wiem, zawaliłem. Tak, to jest prawidłowe, jeśli utożsamiamy się z tym, co Bóg mówi. Ale moja sprawiedliwość jest w Chrystusie. I nie ma żadnej innej. Tak się zaczęło pierwszego dnia, kiedy wstałem z kolan i tak chciałbym, aby było do ostatniego dnia. Zawsze, kiedy patrzę na swoje życie, kiedy patrzę na otwarte drzwi do nieba, wiem, że na nic nie zasługuję. Oprócz jednej rzeczy. Jako grzesznik na potępienie. Ale Chrystus się zlitował nade mną, położył swoje życie. I kiedy narodziłem się na nowo, On stał się moją sprawiedliwością. Ja tego mogę być 100% pewny, że jestem zbawiony. Czy możecie powiedzieć amen? Drugi aspekt. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas poświęceniem. Co to znaczy, że Chrystus stał się dla nas poświęceniem? Jesteśmy w Nim i dzięki temu, że jesteśmy w Nim, On się stał dla nas poświęceniem. Słowo poświęcić znaczy oddzielić, tak? Kiedy wykonano przyrządy do świątyni, na królewskie stoły też wykonywano różne naczynia, przedmioty, ale te były przeznaczone do świątyni i one zostały poświęcone. Oczywiście w Starym Testamencie to wymagało pewnego rytuału oczyszczenia i tak dalej, ale od tego momentu było wiadomo, że te naczynia ze złota, srebra i tak dalej są tylko i wyłącznie przeznaczone do posługi w świątyni. I takie znaczenie ma to słowo. Oddzielenie. I w Chrystusie
kiedy narodziliśmy się na nowo, staliśmy się oddzieleni od tego świata. Nie czuję tego. A wręcz przeciwnie, czuję, że nie jestem oddzielony. Ale znów musimy sobie zadać pytanie, czy będziemy ufać swoim uczuciom, czy będziemy ufać faktom Bożego Słowa. To jest ważne pytanie i ta odpowiedź ma kluczowe znaczenie. Izraelici nie zaufali Bożemu Słowu, nie weszli do ziemi obiecanej. Jesteśmy oddzieleni. I mógłbym tutaj zacytować wiele, wiele wspaniałych fragmentów. Pozwólcie, że zacytuję jeden, który jest bliski memu sercu. Zawsze walczyłem z sobą, swoją grzesznością. Uważałem, że no, trzeba jakoś z tym walczyć, nie pozwolić, żeby to panowało w moim życiu. Ale właśnie w kontekście tego, o czym dzisiaj mówię, dotarło do mnie Słowo Boże zapisane w liście do Galacjan. A ci, którzy należą do Jezusa Chrystusa, ci, którzy są w Chrystusie, ukrzyżowali. Tam jest użyty czas przeszły, dokonany. Swoje ciało wraz z namiętnościami i żądzami. Możemy z nimi walczyć i Biblia mówi, że przegramy. Nie mamy siły, nie mamy mocy, nie mamy dość zaparcia, aby przeciwstawić się grzechowi. Każdy z nas ma własne pożądliwości, które go nęcą i które go prowokują do grzechu. I na jakiś moment potrafimy walczyć, ale potem przychodzi kryzys. A więc to słowo otworzyło moje oczy. Jestem w Chrystusie. Już teraz nie należę do tego świata. Nie jestem już po to, aby spełniać pożądliwości mojego ciała. Ja umarłem dla tych pożądliwości. Teraz żyję dla Chrystusa. Pomiędzy tym wszystkim, a moim nowym Bogdanem stoi krzyż Jezusa Chrystusa, który oddziela. Czy zgodzicie się ze mną? Czy to nie jest cudowne? Kiedy na początku się przymierzałem do chrześcijaństwa, to pierwszy mój odruch był taki, że zrezygnowałem. Mówię, jestem zbyt słaby, mam słabą wolę, nie nadaję się do tego. Ale potem Pan Bóg mi pokazał, odkrył pewne prawdy, że właśnie chrześcijaństwo jest dla ludzi słabych. Im człowiek ma bardziej silny charakter, tym Pan Bóg ma z nim o wiele więcej problemów. A jak nie wierzycie, to poczytajcie chociażby list do Kolosan czy Filipian, gdzie Paweł opisuje swoją historię. Faryzeusz z faryzeuszów, tak? Co do prawa bez nagany, tak? A więc miał taki kręgosłup silny, ale Bóg musiał go złamać. I potem dalej czytamy, o, wszystko uznaję za śmiecie, byle tylko znaleźć się w Nim. Zawsze nasz stary człowiek będzie nas blokował przed tym, aby wejść do Jego odpocznienia, aby znaleźć się, czy zasiąść w Nim, odpocząć w Nim. Pamiętam, jaką rewolucję przeżyłem, gdy dotarło do mnie, że Bóg naprawdę mnie miłuje. Ktoś może się uśmiechnąć, powiedzieć, chłopie, o czym ty mówisz? W środowisku, w którym się wychowałem, Bóg był przedstawiany, i to miałem od dziecka, jako ktoś bardzo surowy i nieprzystępny. Znacie to? Pan Bóg cię ukarze, jesteś niegrzeczny. I co chwilę to słyszałem. Potem chodziłem na religię i również ten Bóg był wymalowany jako ktoś straszny. Piekło, potępienie, takie, nie wiem, czy to tylko w naszej kulturze, czy to było szerzej, takie straszenie ludzi piekłem. Ono jest, ja nie chcę powiedzieć, że to była nieprawda, ale ten akcent został w złym miejscu położony, bo Bóg tak umiłował świat, żeby właśnie od tego piekła uratować człowieka. I Bóg w ponadnaturalny sposób pozwolił mi doświadczyć Jego miłości. To było coś wyjątkowego, co mogłem przeżyć z łaski Bożej. Wtedy po raz pierwszy poczułem się kochany przez Boga. I to diametralnie zmieniło mój sposób patrzenia na Boga
na życie, na wszystko, na ludzi. Pomyślałem sobie, ja taki biedny, zagubiony człowiek, a Bóg okazuje mi taką miłość. Pewnie i mojej żonie, mojemu sąsiadowi, moim kolegom pragnie dokładnie tego samego. To było wtedy i tak trwa do dzisiaj. To była wielka rewolucja, to było odkrycie w moim życiu, że mogę zbliżyć się do Boga, że nie muszę się Go bać, że On naprawdę ma dobre plany wobec mnie. To przyniosło ogromne odpocznienie do mojego życia. Takie myślałem, że jest inaczej. Zrozumiałem, że Bóg mnie kocha i że współdziała ze mną we wszystkim ku dobremu. Że nawet jeśli coś się dzieje nie po mojej myśli, według moich planów, czasami coś mi doskwiera, boli, to dzisiaj wiem, że to jest pod Bożą kontrolą, że Bóg ma swój konkretny plan. I czasami po latach dopiero odkryłem, o co w tym wszystkim chodziło. Moglibyśmy tu mówić o wielu aspektach wynikających z odpocznienia w Chrystusie, do wejścia do tego odpocznienia. Pamiętacie tą historię z mieszkaniem? Trzeba przyjąć i trzeba zamieszkać. Można by powiedzieć o wolności od grzechu. Zmagamy się. Ale co powiedział Pan Jezus? Jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. A więc mogę próbować siłą swojej woli, deklaracjami przed Panem Bogiem, ale wiem, że przegram, że grzech jest silniejszy ode mnie. Ale mogę odpocząć i powiedzieć, Panie, umarłem dla grzechu wraz z Tobą i zostałem wzbudzony do nowego życia i pragnę to oglądać w moim życiu. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. I Duch Święty nauczył mnie składania takiej deklaracji pokusą. I często im mówię, że umarłem dla nich, że teraz żyję dla Jezusa. I powołując się na konkretne fragmenty Bożego Słowa. To jest ważne, w jaki sposób postrzegamy nasze bycie w Chrystusie. Przyjrzyjmy się takim dwom napomnieniom, które możemy przeczytać w liście do Hebrajczyków, właśnie dotyczących odpocznienia w Chrystusie. W Hebrajczyków 4:11 czytamy: starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Pierwsza myśl, która się tu rzuca: nie powtarzajmy błędów, które już ludzie wykonali. I to zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Nie zaufali Bogu. Kiedy przyglądam się tej historii, ci ludzie żałośni, bo tak trzeba powiedzieć, przeszli przez Morze Czerwone. Każdego dnia Bóg ich karmił manną. Nie musieli się o nic przejmować. Wychodzili rano, zbierali tyle, ile potrzebowali. Zabrakło wody. Bóg mówi, nie ma sprawy. Mojżesz, uderz laską, woda wypłynęła. I to jaka? Wszystko się działo. Oni w tym uczestniczyli. Obecność Boża w ich codziennym życiu. Wychodzi rano, przeciąga się, patrzy, obłok. A kiedy wieczorem wyszedł Ciusiu, patrzy, słup ognia nad przybytkiem. Mieli namacalny dowód Bożej obecności pośród nich. Oglądali to wszystko. Doświadczali Boga na co dzień, w każdej chwili swojego życia. Ale cóż, zawiedli w jednym punkcie. Nie zaufali Bożemu Słowu. Nie zaufali Bożej obietnicy. Bóg im powiedział, to jest wasze. Ale ich oczy ich oszukały.
nie weszli do ziemi obiecanej z powodu niewiary. Tak, piękna ziemia, wspaniała. Ale jaki rosły lud tam jest. Ci ludzie się w ich oczach wydawali nie do pokonania. A przecież przed chwileczką doświadczali, jak Bóg złamał potęgę Egiptu. Ale to już było, tak? Zauważam tą zasadę w swoim życiu, że jestem chory, modlę się, zaufam Bogu, zostaję uzdrowiony, a za jakiś czas przychodzi następne doświadczenie choroby i muszę zacząć od nowa. No przecież mógłbym powiedzieć, pół roku temu Bóg mnie uzdrowił. Będę mu ufał. Nie, znów to zmaganie, a może nie, a może nie chcę, a może nie będę mu zawracał głowy i tak dalej. I tak się dzieje w każdym obszarze naszego życia. Aby cieszyć się Bożym odpocznieniem. Popatrzcie, to jest. Na początku stwierdziliśmy fakt, jesteśmy w Chrystusie, ale my musimy to widzieć przez wiarę. Musisz to zobaczyć przez wiarę, tymi duchowymi oczyma. Jestem w Chrystusie. Nieważne, co czuję, co myślę, co doświadczam, jestem w Jezusie Chrystusie. Jestem w Nim. Zwróćcie uwagę, ile set razy w Nim, w Chrystusie jest użyte w Nowym Testamencie. To musi mieć chyba jakieś znaczenie, jak myślicie? To ma ogromne znaczenie. To jest właśnie ten sposób patrzenia na chrześcijaństwo, na moje bycie z Bogiem w Chrystusie. To w Nim masz wszystko. I niczego nie potrzebujesz. I w zasadzie, kiedy mógłbym użyć ilustracji, to wchodzisz do tego mieszkania, przyjmujesz je, wchodzisz, zamieszkujesz, a potem przez całe życie odkrywasz to mieszkanie. O, jaki ładny fotel. O, jaki ładny mebel. O, tam są jakieś książki. O, idę do sypialni, idę do łazienki. Odkrywamy to bycie w Chrystusie. Ja to obrazuję troszeczkę. Jesteśmy. Jesteśmy. I ważną rzeczą jest, abyśmy nie dali się wybić z tego. Bo, drodzy, diabeł pracuje. I on wcale nie martwi się twoimi pieniędzmi, twoimi sukcesami. On pracuje nad tym, aby pozbawić cię wiary. To, co udało mu się zrobić wśród Izraelitów. A popatrzcie, jak ta zaraza szybko się rozeszła. 10 ludzi przyszło i powiedziało, to jest niemożliwe. Tych 2, którzy mówiło, że jest możliwe, miało niewielki, praktycznie żadnego wpływu. Tych 10 rozniosło zarazę niewiary, bo tak to trzeba powiedzieć, która sprowokowała i spowodowała, że nie weszli do ziemi obiecanej. Pewnie kobiety weszły, te dzieciaczki, ci chłopcy mali weszli, ale reszta musiała chodzić po pustyni. Wyobrażacie sobie ten dramat, oglądać z daleka to, co Bóg dał, ale już to nie jest dla ciebie. Chodzisz w kółko, o, tato, tak, poznaję po butach, tak? Tato, w zeszłym roku, czy 2 lata temu, jak tu przechodziliśmy, już go nie ma, tak? Ciała ich zasłały pustynię. To jest ostrzeżenie dla mnie, abym pilnował swojego serca. Starajmy się wtedy usilnie wejść. A więc masz akt notarialny i wejdź i zamieszkaj. Przyjmij to. Weź to. To jest twoje. To należy do ciebie. To jest akt wiary wobec Boga. Śpiewamy pieśni, modlimy się, ale największą chwałę, jaką możesz Bogu oddać w swoim życiu, to jest być Jemu posłuszny w oparciu o Jego słowo. Robić to, co On powiedział, wbrew wszystkiemu. Boże, stoję na fundamencie Twojego słowa. To przynosi Bogu chwałę i tego najbardziej nie widzi diabeł. Ja nie mam nic przeciwko pieśniom, modlitwom, one są potrzebne w naszym życiu. I się modlimy i to przynosi Bogu
radość i przyjemność i chwałę, ale jeśli chcesz oddawać największą chwałę, po prostu zacznij żyć zgodnie z tym, co napisano. A przekonasz się, jak diabeł to nienawidzi. I drugie napomnienie, Hebrajczyków 3:12 i dalej. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj. Aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność, jaką mieliśmy na początku. Ten pierwszy fragment dotyczył nowonarodzonych chrześcijan. I tam jest napisane, starajmy się usilnie wejść. Wejdźmy w to. Czytaj, zapisuj sobie na karteczkach, przyklejaj na ścianie, powtarzaj to, ciesz się tym, utożsamiaj się z Bożym Słowem. Wejdź w to, zamieszkaj w Chrystusie. To jest pewien proces, przez który musimy przechodzić. Ale drugi fragment dotyczy już ludzi, którzy doświadczyli, którzy zamieszkali w ziemi obiecanej, którzy doświadczyli Bożego odpocznienia. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które odpadło od Boga żywego. Ten fragment daje takie bardzo silne ostrzeżenie. Możemy wejść do Bożego odpocznienia. Możemy zakosztować tego odpocznienia. Możemy się nim rozkoszować i czasami nawet wiele lat. Ale możemy je utracić. Możemy je utracić. I tutaj autor listu do Hebrajczyków mówi jasno. Baczcie, bracia, aby nie było czasem w kimś złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. I znów odwołam się do historii Izraela. Izraelici w końcu weszli do ziemi obiecanej. Objęli ją w posiadanie. Przejęli te winnice, domy, pałace, wszystko, co tam było. I przez wiele lat tam żyli. I cieszyli się tym wszystkim. Ale przyszedł dzień, że musieli niestety opuścić to miejsce. Jeśli znacie trochę historii Izraela, to wiecie, że zostali uprowadzeni do niewoli babilońskiej. Dlaczego? Nieposłuszeństwo Bogu. A więc znów ta historia czegoś mnie uczy, żeby pilnować swoich dróg, swoich ścieżek, swojego serca. Napominajcie jedni drugich każdego dnia, póki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Bardzo ciekawe słowo, jest tu kilka bardzo głębokich myśli. Po pierwsze, jest zachęta, aby Kościół o siebie dbał. Abyśmy nie byli skupieni tylko na sobie. O, ja mam dobrze. A widziałeś, tamten pojechał ostro. Już go nie ma w Kościele. No ale sam sobie na to zapracował. Nie, jesteśmy współodpowiedzialni za siebie. Bóg pragnie nas używać. I po nabożeństwie, jak się skończy to nabożeństwo, możemy nawzajem siebie napominać. To słowo napominać bardziej należałoby zinterpretować, zachęcać. Nie jesteśmy powołani do sądzenia, tak? Ty grzeszniku, jak się nie upamiętasz, to pójdziesz do piekła. No nie o to chodzi. Raczej chodzi, bracie, widziałem cię z papierosem. Stałeś na przystanku. Było mi bardzo smutno, ale modlę się o ciebie. I wiem, że w Chrystusie jest moc, abyś nie musiał tego robić, abyś nie musiał się ukrywać, abyś nie musiał prowadzić podwójnego życia, bo diabeł tego chce od ciebie. Abyś wiódł podwójne życie na pokaz i w grzechu. Bo to jest rozdwojenie. I wtedy taki człowiek
powoli, powoli jest wypychany z tego odpocznienia w Chrystusie. Grzech działa bardzo skutecznie. A więc napomnienie. Troszczmy się o siebie nawzajem. Jeśli nie widzisz drugą niedzielę kogoś, zadzwoń do niego. Odwiedź go. To jest ktoś bliski twemu sercu, bo to jest twój brat, twoja siostra. Nie bądźmy sędziami. Diabeł każdego z nas doskonale osądza, prawda? Jak cokolwiek zrobisz, macie to samo? Od razu. Po prostu nie mogę sobie znaleźć miejsca. Także prokurator jest, nie przejmujcie się. On was wypunktuje dokładnie. Kościół potrzebuje wsparcia. Potrzebuje usłyszeć, że mimo, że zobaczyłeś coś złego w moim życiu, miłujesz mnie i stoisz obok mnie. I chcesz mnie wesprzeć, chcesz mi pomóc wyjść z tej trudnej sytuacji. Ale bywa, że Kościół działa w zupełnie drugą stronę, jako sąd. Kapturowo oczywiście. Nie powinniśmy tego robić. Czasami rzeczywiście jest potrzeba, żeby kogoś zdyscyplinować, ale od tego są starsi, tak? A twoim i moim obowiązkiem jest nieść zachętę, pocieszenie. Taki człowiek, który popadł w grzech, jest zbity jak pies. Ja mówię wam jako duszpasterz, setki rozmów prowadziłem z takimi ludźmi. Nie potrafią spojrzeć w oczy. Pastorze, jest mi tak głupio. W ogóle 2 tygodnie się zbierałem, żeby przyjść i o tym powiedzieć. Diabeł zadba o to, żebyśmy właśnie tak się czuli, byli napełnieni takimi myślami, myślami o odrzuceniu, o potępieniu. Popatrzcie na 13 werset. Ale napominajcie jedni drugich co niedzielę. Każdego dnia tu jest napisane. Każdego dnia. Więc nie ma wolnej soboty. Nie ma 11 listopada święto narodowego. Każdego dnia. Jeśli widzisz, podejdź z miłością. Czasami trzeba się jeden dzień modlić, zanim podejdziesz. I powiesz cokolwiek. Otworzysz usta, żeby Bóg nas napełnił miłością. Czasami rzeczywiście niektóre grzechy odrzucają, ale powinien każdy. Niektóre ładnie wyglądają. Mówimy o skutkach, tak? Grzech jest grzechem. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj. Co to jest to dzisiaj? Dziś, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie serc waszych, jest napisane, tak? A więc to jest twoja i moja wiara. Pielgrzymujemy w wierze, nie w oglądaniu. A więc od niej zależy wszystko. To jest klucz do twojego zwycięskiego życia. Czy ta wiara jest żywa, pełna, oparta na Bożym Słowie, czy może wycieka między palcami. I dalej czytamy. Aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Słyszycie to? Oszustwo grzechu. Ono właśnie na tym polega, że diabeł doprowadza nas do upadku, a potem obchodzi z drugiej strony. Mówi, no widzisz, ty już nie masz nic wspólnego z Chrystusem. Chcesz się teraz modlić, tak? Okej. Ale Bóg i tak nie będzie ciebie słuchał. On cię ma dosyć, powyżej uszu. Zaczynamy słyszeć słowa potępienia. To nie jest właściwa droga. Kościół potrzebuje mówić dobre rzeczy. Mówimy różne rzeczy w kościele, po nabożeństwie, ale mówmy sobie dobre rzeczy. Słowa zachęty, pocieszenia. Rola wierzących jest pobudzaniem się do wiary i do trwania w Nim. Do trwania w Nim. Wiecie, religię można uprawiać bardzo, ale to trwanie w Nim to jest takie delikatne. To tak jakbym przyrównał, małżeństwo może być, ale to bycie razem, tak? Ta wyjątkowa więź, która się buduje, tworzy,
I tu jest to samo. Ona się tworzy przez wiarę. I kiedy pielęgnujemy i idziemy do przodu, wtedy to wszystko działa jak trzeba. I wiersz 14. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa. Widzicie? Potwierdzenie. Tu mamy kolejny potwierdzenie tego aktu notarialnego. Staliśmy się. Nie staniemy się. Nie jak będziesz się modlił czy modliła 5 godzin dziennie i nie wiem, dawał dwudziestinę, tak? Jeszcze tam gdzieś na misję i nie wiadomo co, no to wtedy Pan Bóg, dobra, no to umieśćcie ją w Chrystusie. Nie, to się wydarzyło 2000 lat temu. To jest faktem. To należy przyjąć z wiarą i nic z tym nie dyskutować. Kiedy otworzysz swoje oczy, jutro rano pierwszą rzecz, którą możesz zrobić i to będzie najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić, powiedzieć Duchu Święty, dziękuję Ci. Boże Ojcze, dziękuję Ci. Jezu Chryste, dziękuję Ci, że jestem w Tobie. Jestem w Tobie. To jest nasza pozycja wyjściowa. Nie będę, jestem. Jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność, jaką mieliśmy na początku. A jaką mieliśmy na początku ufność? Pamiętacie, jaką mieliśmy? Pamiętacie tą dziecięcą ufność? Co się z nią dzieje? Tak, to Bóg... co ty, chłopie, to jest napisane, to tak jest. Ale potem gdzieś zaczynamy mądrzeć w cudzysłowie. Ale Bóg oczekuje od nas właśnie tej prostej, dziecięcej wiary. Zaufaj Mu do końca. Bez reszty. Powiedz, tak jest napisane. Bo przez wiarę Bóg objawia swoją potęgę w Twoim i w moim życiu. Przez wiarę Bóg dokonuje przemiany w Twoim i w moim życiu. Dbaj o swoje odpocznienie. Dbaj o ten depozyt. Dbaj o to dziedzictwo, które masz w Chrystusie. Rozwijaj, poznawaj je. Rozkoszuj się nim, ciesz się nim. To jest Twoim udziałem. I zachęcaj innych w wierze. To jest też procesem, to wchodzenie jest procesem. W jakimś obszarze możemy już odpoczywać, ale inny obszar potrzebuje, abyśmy weszli do tego odpocznienia. To jest tak, jak naród izraelski zdobywał po kolei ziemię obiecaną. I twoja ziemia obiecana też musi być w jakiś sposób zdobyta. Musisz ją posiąść. Ona jest twoja, ale ty musisz ją przyjąć. Musisz postawić swoje stopy, powiedzieć, to jest moje. Czy zgodzicie się ze mną? Nie wiem, czy was zachęciłem, ale taki był mój cel. Abyśmy odważnie w Chrystusie szli do przodu. Bo dzieło, które dokonał 2000 lat temu, jest niewyobrażalne. Kiedy czasami sobie siedzę, mówię, Boże, jakie to jest cudowne, że jestem w Tobie, w Chrystusie. Czy możemy powiedzieć amen? Amen. Was Bóg błogosławi.